Jak Michał, jak Andrzej? Wszystko dobrze? Wszystko dobra. Jak najlepszy w porządeczku. Tu widzę. Mega przygotowany na ciosy na wątrobę. Tak. Na pewno nikt nie chce tego przyjąć na bezpośrednio na tą wątrobę. Zwłaszcza wszystko pod oko menadżera. Tak, wszystko pod oko aktywnego menadżera. Tak. Który też nauczył się spełniać już kilka funkcji, nie tylko menadżerskich. Prawda? Myślałem, że powiesz, że się nauczył czegoś teraz. Skończył, a się nauczył. On jak się urodził, to już to umiał. Tylko czasem trzeba przypominać, bo niektórzy potrafią grać z tymi z głowy, wiesz. Tej, chodź do ringu. Oj, tutaj nerwowe tematy. Miał dwa zdania. 17, czyli... Parę dni jeszcze zostały, ale forma na 80-70. Forma dzisiaj? 85%, 85% formy. I wzrasta. Jeszcze zrzucę troszeczkę dotnę, parę funtów i z każdym funtem jestem coraz szybszy, coraz bardziej precyzyjny. Trener może się wypowiedzieć. Tak. Na czym ci najbardziej zależało podczas tego obozu treningowego? Ten obóz treningowy tak naprawdę to było takie pierwsze zderzenie z amerykańskim stylem, z amerykańskim boksem. Czarnoskórzy zawodnicy z racji tego, że są troszeczkę inaczej zbudowani, mają też inny styl boksowania, tak więc uczyłem się tego boksu amerykańskiego. Myślę, że jakoś już sporo załapałem, jeszcze troszeczkę nauki przede mną i głównie się na tym skupialiśmy. Walka w półdystansie, walka w zwarciu, no bo walka w dystansie to wiadomo, że jakoś tam wyglądała. Bez kasku chyba. Nie. Bez kasku? Nie. Te wszystkie rzeczy, które są związane z twoim wyjazdem, te zmiany, przekładanie i tak dalej, jak to psychicznie odpychałeś od siebie? Trenowaniem, rozmawianiem z Andrzejem, który jest przygotowany na te rzeczy, jak to wyglądało? Ja to uwielbiam trenować, z każdym treningiem, jeszcze może podczas mojego półrocznego pobytu było dwa razy tak, że się automatycznie zmusiłem do treningu, zawsze przychodzę z pełną radością na salę, na sparingi jeżdżę, tak więc ja jestem cały czas podekscytowany, jestem już na półmetku zrealizowania swojego marzenia, czyli rozpoczęcie kariery tu w Stanach, więc cały czas jestem taki podniecony, podekscytowany. Thank you.
Nie padaj, nie padaj.